No, dalsze pogaduszki w Radio Kontiri. Apostoł, stara kobieta i pachole. Oj, pachole, Boże, to jakaś... ...zmienić i możemy się wyobrazić sobie bardzo daleko idące zmiany w drugą stronę. I tak będziemy się, może się zdarzyć, że będziemy, gdyby bez tej osłony Trybunału Konstytucyjnego, no tak od ściany do ściany się odbijać, co naprawdę niedobrze wpływa. Nawet jeżeli byśmy przyjęli, że wszystkie strony wygrywające wybory mają dobre intencje i są jak najlepiej dla obywateli, dla ludzi w państwie, no to może okazać, że ta niestabilność prawa byłaby druzgocąca wręcz. Czyli można powiedzieć, że nie tylko Prawo i Sprawiedliwość nie przejęło się zanadto opiniami Komisji Weneckiej, ale też brnie w coraz bardziej brutalne rozwiązania. To prawda, z tym, że jednocześnie posługuje się tym szyldem Komisji Weneckiej, że właśnie przecież trwają prace, żeby te wskazania Komisji Weneckiej zrealizować i powiedzieć, przecież myśmy chcieli kompromisu, prawda? Czego wy od nas, ludzie, chcecie? Budujemy ustawę kompromisową. Tam nie ma żadnego kompromisu w stosunku do tego, co Komisja Wenecka wskazała jako niezbędne do zrealizowania. Jednak Trybunał musi sam oceniać, w jakim składzie orzeka, kiedy orzeka, nie może to być narzucane przez siły zewnętrzne, bo wtedy to jest nie funkcjonuje. Tak? Bo nie możemy powiedzieć, orzekajcie według kolejności, nie możemy to powiedzieć, te wszystkie sprawy około 200, które są w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym, macie zaczynać od nowa, bo po prostu po roku od wejścia w życie ustawa, tak jest przepis, pewnie w większości się zostaną umorzone. Czyli to te wszystkie nadzieje, które ludzie w swoich sprawach również mieli w stosunku do Trybunału, składając skargi, albo składając pewne wnioski do rzecznika obywatelskich, który potem ewentualnie mógłby taką kontrolę abstrakcyjną zarządzić, czyli jeżeli prosić Trybunał o ocenę konstytucyjności, czy inne organy również, no to po prostu będą fikcją w dużej mierze, niestety. Dziękuję bardzo. Dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka był Państwa i moim gościem. 14.36. Za chwilę informacje. Program przygotowała Olga Tanajewska, a realizował Kamil Wróblewski. Jeszcze na koniec dodam, że jutro o 13.00 naszym gościem będzie dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Będziemy mówić o tym nowym projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jest 14.37. Dziękuję bardzo. Połączenie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Piotr Kraśko. Bunt. Jak by to było wspaniale, żebyśmy zawsze potrafili odróżnić bycie młodym gniotem od starym rzędą. Rozmawiamy też o tym. Bo każdy widzi świat inaczej. Poranek Radia Tok FM. Środę od 7 do 9. Piotrkę zawsze. Reklama. Ojej, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum Regeneracyjne Serum do Pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiększa nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękami. Regenerum. Pełna regeneracja. Płacisz? Wraca. Płacisz? Wraca. Płacisz? Wraca. Płacisz ZUS z konta firmowego w mBanku i wraca do Ciebie nawet 600 zł. Otwórz mBiznes konto za 0 zł w promocji i odbierz nawet 600 zł na ZUS dla Twojej firmy. Sprawdź na mbank.pl lub w placówce. Promocja trwa od 1 do 31 lipca. Szczegóły i regulamin na mbank.pl/firma. mBank. Ikona mobilności. Z wiekiem dostrzegasz u siebie coraz więcej zmarszczek. Powstają one na skutek utraty elastyczności włókien kolagenowych. Wypróbuj suplement diety Labotek Skin. Tabletki Labotek nie tylko dostarczają dużą dawkę kolagenu, ale zawierają także składniki wspomagające jego naturalną produkcję. Dlatego tabletki Labotek pomagają zachować zdrowy i młody wygląd na długo. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Odkryj Labotek Skin. Dostępny w aptekach. Mamy
takie oferty na meble, że można spaść z krzesła, ale lepiej je kupić. Wybierz to do Black Red White po wyjątkowe meble i dodatki 10% taniej i spłacaj w 20 latach 0% dopiero po wakacjach. Tylko do 11 lipca Black Red White. Czwórka zdrowa, piątka okej, szóstka mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąsle ma pan aftek. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 14.40. Adam Ozga. Dzień dobry. KOT wycofał z Sejmu obywatelski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nie chcemy firmować fikcji, to pozory demokracji, stwierdził przedstawiciel komitetu Jarosław Marciniak, według którego projekt KOD-u jest całkiem pominięty w sejmowych pracach. Bazą tych prac jest projekt PiS-u, który przewiduje m.in., że grupa czterech sędziów będzie miała możliwość odraczania konkretnych rozpraw w Trybunale o 3 miesiące. Sprawy w większości mają być rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Posłowie PO apelują do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, by prosił gdańskich policjantów za krytyczne słowa pod ich adresem, jakie padły po zatrzymaniu w maju Marii Kołakowskiej, córki radnej Prawa i Sprawiedliwości. Błaszczak zarzucił wówczas policji, że zbyt brutalnie potraktowała 19-latkę. Tymczasem postępowanie wewnętrzne w policji wykazało, że podczas ochrony Marszu Równości i zatrzymania narodowców nie doszło do żadnych uchybień. Pirat drogowy nie odpowie za szaleństwa na Krajowej Siódemce. Kielecki Sąd Odwoławczy umorzył postępowanie wobec Roberta N., pseudonim Frog, który 2,5 roku temu właśnie na tej trasie, na Siódemce w Świętokrzyskiem, popełnił kilkadziesiąt wykroczeń, bo choć, jak podkreślał sąd, wyrok był słuszny, to sprawa się przedawniła. Jumbo jet izraelskich linii lotniczych El Al, lecący z Nowego Jorku do Tel Awiwu, był eskortowany przez myśliwce z powodu informacji o bombie. Linie lotnicze nie uznały zagrożenia za zbyt wiarygodne, bo maszyna kontynuowała swój lot. Pasażerowie o całej sytuacji dowiedzieli się dopiero po wylądowaniu. Kolejne informacje to KFM. Już o 15:00. Pogoda. W nocy miejscami popada, możliwe też burze, zwłaszcza w centrum, a na termometrach od 12 do 16 stopni. Chłodniej tylko w górach, tam miejscami tylko 10. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kwadrans filozofa. Tomasz Stawiszyński, dzień dobry. Czy coś się Państwu dzisiaj śniło? Kwadrans filozofa. Chuang Tzu, jeden z najznamienitszych przedstawicieli chińskiej filozofii, filozofii taoistycznej, żyjący w IV wieku przed naszą erą, autor takiego dzieła, monumentalnego dzieła pod tytułem Prawdziwa Księga Południowego Kwiatu, przytacza w pewnym momencie, w pewnym miejscu tego monumentalnego dzieła właśnie historię człowieka, któremu się kiedyś śniło, że jest motylem. I po obudzeniu ten człowiek nie wiedział już właściwie, czy jest człowiekiem, któremu się śniło, że jest motylem, czy też może jest motylem, któremu właśnie teraz śni się, że jest człowiekiem. Kwadrans filozofa. Tę opowieść można oczywiście na różne sposoby czytać. To jest zresztą cecha każdej dobrej metafory, że się ona mieni wielością sensów, że się jej nie da sprowadzić do jakiejś jednej, kompletnej, domkniętej wykładni. Coś tu zatem z pewnością jest powiedziane o tym takim swoistym, fundamentalnym poczuciu nierzeczywistości, płynności granic między jawą a snem, kruchości obrazu świata, który mamy za oczywisty i dany raz na zawsze, a który przy różnych okazjach i w różnych tak zwanych granicznych sytuacjach bywa, że się rozpada jak domek z kart. Znamy to doświadczenie, znacie to doświadczenie, jak sądzę. Usiłujemy, rzecz jasna, je trzymać na dystans. Niekiedy czujemy, że się ono czai tuż pod podszewką tego, co widzialne i dotykalne. Czasami przybiera postać jakiegoś niejasnego lęku, czasami jakiegoś dziwnego przeczucia, czasem
gwałtownie dotykającej świadomości, że ostatecznie wszystko, co dookoła i my również, jest przejściowe, jest zmienne, a nasz pobyt tutaj jest tylko chwilowy. Coś też jest w tej opowieści Chuang Tzu powiedziane także, wciąż pozostańmy przy tej pięknej opowieści właśnie, o samych snach i śnieniu. Dokładniej rzecz biorąc, o tym, że sen, rzecz jasna, nie zawsze i nie każdy, ale takie właśnie sny się często zdarzają. Otóż, że sen zdaje się niekiedy równie rzeczywisty jak jawa. Choć reguły, które nim rządzą, świat, który w nim odwiedzamy, posłuszmy się takim sformułowaniem, nie przypomina zazwyczaj w najmniejszym stopniu tego, co uważamy za rzeczywistość, tego, z czym obcujemy na jawo, to kiedy śnimy, kiedy w tym doświadczeniu snu czy śnienia, w tej sennej, onirycznej rzeczywistości jesteśmy zanurzeni, wydaje się ona absolutnie bezpośrednio dotykalna, prawdziwa i nie budzi naszych najmniejszych wątpliwości. Choćby sceneria snu, choćby fabuła snu była absurdalna, irracjonalna, to mimo wszystko, jak powiadam, znacie to na pewno, ta rzeczywistość czy doświadczenie snu zdaje się być oczywiste, prawdziwe, namacalne i rzeczywiste właśnie. Słusznie więc wydaje się, Chuang Tzu domniemywa, że ostatecznie nie sposób stwierdzić, która z tych dwóch rzeczywistości jest rzeczywistością bardziej rzeczywistą, jeśli można tak powiedzieć, czy raczej, no właśnie, stwierdzić to w tym momencie na przykład możemy bez trudu, ale wykazać ze stuprocentową pewnością, że to na pewno jest tak, a nie inaczej, o, to już jest większy problem. Kwadrans filozofa. Nie tylko, rzecz jasna, starożytni taoistyczni mędrcy interesowali się snami. Właściwie wszystkie kultury, wszystkie religie, wszystkie systemy światopoglądowe snami się interesowały, snami się zajmowały i na temat snów miały określone przekonania. Próbowano więc, to taka najbardziej chyba rozpowszechniona forma rozumienia, obcowania ze snami, próbowano sny rozumieć czy interpretować jako swego rodzaju przesłania z jakiegoś duchowego świata, skądinąd nie zawsze nam przyjaznego, czasem pojmowanego, definiowanego jako świat demoniczny, dla człowieka groźny. To jedna z możliwych interpretacji, jeden z możliwych sposobów rozumienia snów. Interpretowano i rozumiano po dziś dzień, zresztą niektórzy chcą w ten sposób sny traktować i rozumieć, sny jako pewnego rodzaju sygnały czy znaki, które nie mówią nam o tym, co w tej chwili się dzieje, ale o tym, co stanie się w przyszłości. Sen jako coś, co zwiastować ma nadchodzące w przyszłości zdarzenia, to jedno z bardziej popularnych sposobów ujmowania, widzenia marzenia sennego. W ten właśnie sposób, kierując się takim, a nie innym przekonaniem o roli i naturze snów, konstruowano rozmaite senniki, poczynając od senników staroegipskich, a na różnych współczesnych wcieleniach sennikowej literatury kończąc. Senniki, które próbowały rozszyfrowywać znaczenie snów, jakieś ukryte przekazy w nich zawarte odczytywać. O snach myślano jako o czymś, co w zasadniczym sensie jest różne od tego, kto śni. Nie jako o czymś, co jest pewnym wymiarem, pewnym elementem, nazwijmy to, osobowości, czy psychiki, czy duszy śniącego, tylko jako o czymś, co skądinąd przychodzi i mówi mu, wskazuje mu na to, co się być może z jego życiem stanie, co więc z jakiegoś innego uniwersum pochodzi. Kwadrans filozofa. Ale taki na dobrą sprawę fundamentalny, podstawowy renesans zainteresowania snami to jest oczywiście wiek XX i przełomowa książka założycielska dla psychoanalizy,
Książka Zygmunta Freuda pod tytułem Objaśnianie marzeń sennych. Oto kamień węgielny XX-wiecznego renesansu zainteresowania marzeniami sennymi właśnie. I oto ta teza zasadnicza książki Zygmunta Freuda, w jakimś sensie pokrewna zresztą temu rozumieniu dawnemu, choć z pewnym istotnym przesunięciem. Oto ta teza powiadała, czy polegała na tym, że Freud twierdził, że sen jest właśnie rodzajem szyfru, jest jakimś kodem, jest to coś opowiedziane w języku, którego na pierwszy rzut oka nie jesteśmy w stanie zrozumieć, zasymilować, który postrzegamy jako chaotyczny, ale jest pewien klucz i ten klucz można rozpoznać, można się go nauczyć i wówczas to niejawne, ukryte przesłanie marzenia sennego stanie się dla nas oczywiste. Freud powiadał, sen jest, dokładniej rzecz ujmując, zakamuflowanym sposobem spełniania życzeń, których na jawie w żaden sposób spełnić nie możemy, bowiem nam stoją na przeszkodzie rozmaite instytucje społeczne, nasze własne, także uwewnętrznione systemy moralnych nakazów i zakazów. Bardzo byśmy chcieli rozmaite instynkty zaspokajać, rozmaite pragnienia spełniać, ale nie pozwala nam na to kultura, nie pozwalamy na to sobie w jakimś sensie sami. Więc nocą, kiedy nasze codzienne ego, nasze ja pogrąża się w stanie nieświadomości czy zmienionej świadomości, słabną jego systemy kontroli na co dzień używane, do głosu właśnie dochodzi ta część naszej psychiki, ta część naszej osobowości, która jest na co dzień bezpośrednio niedostępna i która wciąż podlega takiej korekcji czy kontroli ze strony tych części świadomych, które zainteresowane są na przykład utrzymywaniem pewnego porządku moralnego. I oto w snach ta uwolniona strona dochodzi do głosu, ale nie może cały czas, nie może w sposób taki bardzo bezpośredni tych swoich fantazji realizować, no bo jednak jakaś szczątkowa część naszego ja, które śni, pilnuje, żeby tam jakieś treści niezbyt niezgodne z rozmaitymi moralnymi kodami, moralnymi zasadami się pojawiły, więc z takiego zderzenia tej codziennej świadomości i moralności oraz tego świata instynktów i impulsów tworzy się taki zaszyfrowany przekaz i jak się zna ten odpowiedni klucz, klucz polegający właśnie na rozumieniu, że sny to takie zaszyfrowane pragnienia i spełnienia pragnień, których na co dzień spełniać nie możemy, no to wówczas język marzeń sennych, mówi Zygmunt Freud, stanie się dla nas oczywisty i dlatego właśnie marzenia senne, jak powiadał, to królewska droga do nieświadomości. Kwadrans filozofa. Ta genialna intuicja Freuda znajduje w jakimś stopniu potwierdzenie we współczesnych neuronaukach, chociaż neuronauki właściwie marzeniami sennymi się nie interesują. Główne zainteresowanie lokują raczej w samym fizjologicznym procesie snu i postrzegają to marzenie senne jako środek do podtrzymania procesu fizjologicznego snu, co skądinąd Freud również zauważył, że to po to jest sen, żebyśmy się nie budzili, mówiąc w dużym uproszczeniu. Ale właściwie ta współczesna neuronauka, współczesna empiryczna psychologia marzenia senne traktuje jak chaotyczną kompozycję treści przypadkowych, związanych właśnie z fizjologią snu, na przykład z tym, że w określonych fazach, w jakie nasz organizm wchodzi w okresie snu, snu nocnego na przykład, wydzielają się w organizmie właśnie rozmaite neuroprzekaźniki, które wywołują określone wrażenia, określone impulsy, które układają się w jakąś mozaikę, jakąś fabułę szczątkową, którą przeżywamy jako marzenie senne, ale nie ma to żadnego sensu, nie ma żadnego sensu symbolicznego, jest po prostu taką chaotyczną kompozycją przypadkowych treści. J. Alan Hobson to jest taki empiryczny psycholog, psychiatra współczesny, który teorię, no właściwie konkurencyjną, czy taką zupełnie przeciwstawną temu, co Zygmunt Freud o snach mówił, stworzył. Niemniej jednak ta zasadnicza myśl
ta konstatacja zasadnicza, że nasze świadome ja, nasze świadome chęci, intencje, emocje i myśli to jest zaledwie ułamek tego, co realnie nas tworzy i realnie nas działa, to niewątpliwie znajduje dzisiaj także w neuronaukach potwierdzenie jak najbardziej empiryczne. Kwadrans filozofa. Więc jest mnóstwo sposobów interpretacji marzeń sennych. W bardzo wielu szkołach analityczno-terapeutycznych opracowano i opracowuje się wciąż rozmaite konkurencyjne wobec na przykład tej ściśle psychoanalitycznej metody rozumienia i definiowania marzeń sennych. Różne konkurencyjne takie metody się opracowuje. Tak wiele ich jest i właściwie wykluczają się nawzajem, że trochę ta myśl J. Alana Hobsona w jakimś sensie wydaje się być zasadna. W każdym razie pewnego rodzaju taka konstatacja się nasuwa, że właściwie faktycznie, skoro tak wiele jest różnych interpretacji i wszystkie się wykluczają, to być może lepiej uznać, że faktycznie marzenia senne są tylko kompozycją treści bezsensownych i chaotycznych. Ale właściwie może nie to jest w samym doświadczeniu snu czy śnienia najważniejsze, nie to, jaki sens się wyłania symboliczny czy niesymboliczny z tych sennych, onirycznych fabuł. Może najważniejsze czy istotne jest samo to doświadczenie dysonansu pomiędzy tym, co świadome, dzienne, racjonalne, przebiegające według znanych i przewidywalnych reguł, rozpoznane, jakoś tym samym bezpieczne, a tym, co nieświadome, nieznane, nieprzewidywalne, nocne, irracjonalne, działające według reguł nieznanych, tworzących się niejako na poczekaniu, w trakcie trwania marzenia sennego. Uniwersalność tego doświadczenia, doświadczenia śnienia właśnie, kieruje nas być może w stronę takiego wymiaru ludzkiego życia, który racjonalizacji żadnej nie podlega żadnemu okiełznaniu, regulacji czy poznaniu wręcz. I może tak jest, że jeśli o tym wymiarze życia, o tym wymiarze doświadczenia zapominamy, to sen jest właśnie po to, żeby nam o nim w sposób mniej lub bardziej dobitny przypomnieć. Bardzo dziękuję, Tomasz Stawiszyński. Miłego dnia Państwu życzę i nocy też owocnej i pełnej snów, a słyszymy się w niedzielę w godzinie filozofów. Do usłyszenia. Kwadrans filozofa. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycja. Oddzielny zespół techniczny lub część podlegające wymaganiom technicznym określonym w przepisach dotyczących badań homologacyjnych lub regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych przeznaczone do zastosowania w spokojnie poradzimy o przepisach ruchu drogowego, zachowaniach na jezdni i bezpieczeństwie. Krótko i na temat. Poradnik drogowy TOK FM od poniedziałku do piątku po 10:55. Zapraszam, Krzysztof Woźniak. Reklama. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, spędzenie czy pieczenie. Antil, naprawdę szybki na ukąszenia. Jak fajnie, że już lato. Jakieś plany na wakacje? Moja córeczka marzy o scoutingu, więc jedziemy do hotelu spa dr Irena Eris. Wzgórza Dylewskie. Wiecie, że ja też do spa? Do Krynicy Zdrój. Ale sama. Masaże, zabiegi, fitness z przystojnym instruktorem. A my z mężem do Polanicy Zdrój też do hotelu spa. Odkrywać Sudety. No za wszystkie jedziemy do hoteli spa dr Irena Eris. W hotelach spa dr Irena Eris każdy znajdzie coś dla siebie. A im dłuższy pobyt, tym niższa cena. Luksus blisko natury. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Oddaję krew bez obaw.
Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. O, rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn weźmie Lokomotiv. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Po nim młody nie haftuje, nie jest zmulony. Co masz? Lokomotiv. Suplementy diety, drażetki, syrop już od trzeciego roku życia. Z Inhiberi, Zoma. Ogranicza skutki uboczne podróży. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 5 lipca jest 15. Informacje TOK FM. Adam Ozga. Nie będzie paraliżu. Problemem Trybunału jest prezes, przekonywał w Sejmie Stanisław Piotrowicz z PiSu. Posłowie pracują nad nową ustawą o Trybunale. Jeszcze dziś minister Konstanty Radziwiłł ma pokazać szefowej rządu plan reformy służby zdrowia. Prawo i Sprawiedliwość szykuje możliwość odwołania członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z Maciejem Laskiem na czele. Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jest przygotowywana w złej wierze i zmienia ustrój państwa bez zmiany ustawy zasadniczej. Tak mówił z sejmowej trybuny prezes Trybunału Andrzej Rzepliński. Jak stwierdził, chce ostrzec Sejm przed uchwaleniem ustawy, która uzależnia Trybunał od woli innych władz, uniemożliwia mu działanie i faktycznie znosi jego rolę jako strażnika konstytucji. Dziś problemem Trybunału Konstytucyjnego jest jego prezes, odpowiadał szef Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisław Piotrowicz z PiSu. Twierdzi, że nie jest prawdą, że ustawa zawiera mechanizmy paraliżujące Trybunał, a możliwość odraczania rozpraw przez czterech sędziów nazwał możliwością refleksji. Przed paraliżem Trybunału i niekonstytucyjnością nowej ustawy ostrzegają też m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Jeszcze dziś minister zdrowia Konstanty Radziwiłł obiecał przedstawić premier Beacie Szydło założenia reformy systemu ochrony zdrowia, przewidującej m.in. likwidację NFZ-u i docelowo objęcie wszystkich Polaków prawem do bezpłatnych świadczeń. Podczas debaty dotyczącej darmowych leków dla osób, które ukończyły 75 lat, minister podkreślał, że planowana jest duża reforma systemu ubezpieczeń obejmująca m.in. likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia, który zostanie zastąpiony Państwowym Funduszem Celowym, będącym gwarantowaną zakładką w budżecie państwa. Pieniędzmi na ochronę zdrowia administrować będzie na poziomie centralnym ministerstwa, na poziomie regionalnym agendy przy wojewodach. Komisja śledcza w sprawie afery Amber Gold ma zostać powołana już jutro. Wniosek o jej powstanie Prawo i Sprawiedliwość już złożyło. W skład komisji ma wejść 9 posłów i mają to być przedstawiciel tylko 3 największych klubów parlamentarnych. PiSu, Platformy i Kukiz15. Bez swojego reprezentanta w takiej sytuacji zostałyby Nowoczesna i Ludowcy. Komisja ma zacząć pracę jeszcze w tym miesiącu, a więcej na ten temat wie reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski. Cel powołania komisji wyjaśnia typowano na jej przewodniczącą Małgorzata Wasserman z PiSu. Chcemy wyjaśnienia, jak to jest możliwe, że w takim kraju jak Polska, w którym przecież są urzędy skarbowe, sąd rejestrowy, kuratorzy, Ministerstwo Finansów, Gospodarki, Infrastruktury, może dojść do tego, że wielokrotnie karany człowiek zakłada szereg spółek prawa handlowego, działa na rynku finansowym i przez 3 lata udaje mu się doprowadzić do oszukania takiej ilości osób na tak wielkie pieniądze. Jan Grabiec z PO uważa, że chodzi o coś innego, o przykrycie problemów partii rządzącej. Kłopotów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, ale też kłopotów gospodarczych związanych z konstruowaniem budżetu na przyszły rok i brakiem finansowania obietnic wyborczych. Lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, który jest zaskoczony tym, że jego klub, ale też PSL-u nie będzie reprezentowany w komisji, uważa, że PO dogadała się w tej sprawie z PiS-em, a komisja ma służyć jednemu. To będzie show medialny, a nie prawdziwe dochodzenie. W sprawie, w której jest kilkanaście tysięcy poszkodowanych. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM. PiS chce mieć możliwość zwolnienia z pracy członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Posłowie tej partii złożyli w Sejmie projekt nowelizacji prawa lotniczego, który przewiduje wygaszenie stosunków pracy z członkami komisji, jeżeli nie zostaną oni powołani na tychże członków komisji w trybie określonym nowymi przepisami. Przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych jest Maciej Lasek, który był członkiem Komisji Jerzego Milana. Nie wolno mówić trywiąca, nie można mówić śpiąca, jeżeli to ma służyć dobru całości sprawy. Nie wolno także, że ma zamiary, że podkopuje, że wywrotowa działalność PiSu. Nie wolno tak, bo to jest właśnie podważanie. To jest rząd. I trzeba wiedzieć, że w Biblii też już kiedyś tak było. Był król Dawid, który był uznany przez Jehowę jako nowy król, dobry i sprawiedliwy, a ten, który
wcześniej był, król Saul, był zły i podły. I on zazdrościł Dawidowi wszystkiego. A że tańczył, bo muzyka grała. A przecież Jahwe nie jest Bogiem smutnym, nie jest średniowiecznym Bogiem zabobonnym, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, tylko Bóg miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu. No cech to chyba nie brakuje, prawda? Tych pięknych cech Bożych, radości. Bogiem radości. Bogiem miłości. No i Saul cisnął, nawet Dzidą chciał zabić. W Dawida, chciał zabić Dawida, dobrego człowieka w sumie bardzo. I poszedł król Saul tam, gdzie nie powinien był pójść, bo jemu to już wszystko jedno było, skoro Jahwe go opuścił, to poszedł do wróżki z Endor, a ona go rozpoznała jako tego króla i go troszeczkę skrzyczała, że wam nie wolno, wam Żydom nie wolno do żadnej cyganki, do żadnej wróżbitki, do żadnej czarownicy, do żadnej wiedźmy, wam nie wolno. I bardzo dobrze, że nie wolno, bo to diabeł tylko wykorzystuje rzekomy świat duchów umarłych, których nie ma, podszywa się, podstawia się i dlatego u nas w kanale El Mercedes bardzo dużo jest o oszustach, o podszywaniu się, o udawaniu świadków Jehowy, udawaniu mormonów, udawaniu ewangelików czy prawosławnych, podczas gdy się jest ateistą w najgorszym wydaniu, podłym, który zgrzyta zębami na kogokolwiek, na cokolwiek napotkanego tutaj w Warszawie, w tramwaju, w autobusie, na ulicy, na przystanku. Jak tutaj państwo wyjdą na Wochenende, nawet i codziennie to przecież jest, pod stadionem z Nadwisły, w nocy, wieczorem wyłaniają się, wyłażą takie bandy pijaków i z grillem wychodzą, bo tam kiełbaski sobie robili, piwa pili, a nie wolno. Potem ktoś idzie, może chciałby nogę zamoczyć w wodzie, a tam rozbite szkło. Nie wolno. Także wiecie państwo, swój swemu, nie wiem, trzeba wiedzieć. Takie rzeczy trzeba wiedzieć i tutaj nie ma, proszę państwa, żadnego usprawiedliwienia. Nie wiem, trzeba wiedzieć, bo tutaj też chcąc się podszyć pod Anglo-Amerykę, Białystok, nie daj Boże, pod prawosławnych jakichś, oni mówią, nie wiem, może ktoś tam raz powiedział, może w cerkwi, nie wiem, u tych prawosławnych to już moherowi tutaj ateistycznego sumptu w Warszawie chcieliby też powtarzać te same słowa, jakoby to coś miało znaczyć. Nic. Takie coś to można i na Wigilię krowy nauczyć mówić. Prawdopodobnie krowy według was mówią ludzkim głosem. Także nie ma nie wiem, proszę państwa, tylko trzeba wiedzieć.